Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 15 kwietnia w sobotę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Będzie to 16 rozdział, a wersety od 9 do 15. Posłuchajmy. Kiedy Jeszua powstał rankiem w niedzielę, ukazał się wpierw Miriam z Magdali, z której wypędził kiedyś 7 demonów. Poszła i powiedziała tym, którzy z nim byli, a teraz płakali i pogrążyli się w żalu. Kiedy jednak usłyszeli, że żyje i że go widziała, nie chcieli jej wierzyć. Później Jeszua ukazał się w innej postaci dwóm spośród nich, kiedy szli na wieś. Poszli, powiedzieli innym, ale im też nie uwierzono. Później Jeszua ukazał się 11, kiedy jedli i zganił ich za brak ufności i duchową nieczułość, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli go po tym, jak powstał. Rzekł do nich, idąc po całym świecie, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, nie da się nikogo zmusić do wierzenia w Jezusa Zmartwychwstałego. Takie proste zdanie, choć ono jest smutne i tragiczne. Nie da się zmusić do tego, żeby ktoś uwierzył, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Jednocześnie przy takim uporze trochę wiary w Jezusa, współczesny człowiek wierzy w byle co. Byle to było kolorowe, a już najlepiej przedstawione na ekranie telewizora, komputera, telefonu, tabletu, w internecie, nieważne. Ileż to razy słyszałem o tym, że coś się wydarzyło albo coś się nie wydarzyło, że Jezus jest czy go nie ma, że gdzieś coś kiedyś ktoś komuś powiedział. Ostatnio ktoś mi powiedział o papieżu, że coś tam niby miał powiedzieć. A ja wtedy zapytałem, wierzę tylko tym słowom, które nawet nie usłyszę i zobaczę z ust papieża w telewizorze, bo to się też dzisiaj da bardzo łatwo spreparować. Ale wierzę najpierw, wie pan, tym słowom, które papież podpisał na przykład atramentem, podpisał je w encyklice, w adhortacji, w jakichś dokumentach, które są bardzo ważnej rangi. A to, że ktoś tam, gdzieś tam, coś tam napisał i przy tym wstawił zdjęcie papieża i powiedział, że to papież powiedział, niewiele dla mnie znaczy. Więc jeszcze raz wracam do tego. Ludzie dzisiaj są skorzy uwierzyć we wszystko, tylko tak trudno jest wielu uwierzyć w to, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia aż 2 razy mówi o tym, że ktoś przychodzi, opowiada i ci nie wierzą. Nie wierzą. A potem Pan Jezus staje sam przed nimi i co? I zaczyna ich, można by powiedzieć, besztać. Za co? Za brak ufności, za brak wiary i duchową nieczułość. Ta duchowa nieczułość w liturgicznym tym przekładzie jest przetłumaczona jako zatwardziałość serca. Zatwardziałość serca. Że serce jest zatwardziałe. Moi kochani, zadajmy sobie dzisiaj to pytanie. Czy jakie są nasze serca? Czy my wierzymy Jezusowi? Naprawdę czemu wierzymy? Jeśli tak, to nasze życie musi być dostosowane do Ewangelii, a nie Ewangelia do życia. Więc patrzmy na Jezusa też tego, który mówi pokój wam i chce napełnić nasze serca pokojem, radością, ale też nie bądźmy głusi albo ślepi na Jezusa, który zganiał ich za brak ufności, za brak wiary, zganiał za ich duchową nieczułość, bo nie uwierzyli tym, którzy widzieli go po tym, jak powstał. Bądźmy ludźmi wiary. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam błogosławionego dnia, takiego dnia, w którym wierzymy Jezusowi Chrystusowi, a nie byle czemu, co nawet o Jezusie mówią. Do jutra, jeśli Bóg da.